pamiętam, że to było takie dziwne, że ludzie nosili takie obcisłe spodnie i pierwsze osoby, które zaczynały nosić rurki, to tak po prostu strasznie się wyróżniały z tłumu i wszyscy się na nich dziwnie patrzyli, że mają aż tak obcisłe spodnie. A teraz z kolei idzie to w drugą stronę. Teraz te osoby, które noszą dzwony, wydaje się, że kurczę, co one ma na sobie? Przecież teraz wszyscy noszą obcisłe spodnie. No jednak znowu te dzwony powrócą do nas. Myślę, że takie najłatwiejsze do zestawienia w stylizacji to będą te jeansowe. I właśnie chyba na takie należałoby się zdecydować, żeby nie wiem, nie narazić się właśnie na takie spojrzenia ciekawskie. Co dalej? Wzorzyste garnitury, no to już jest taki bardzo, bardzo odważny trend już dla takich osób, które lubią się rzucać w oczy. Ale myślę, że jest to bardzo ciekawe, ponieważ taki garnitur możemy założyć też na imprezę i tym samym bardzo się wyróżnimy. Przeważnie wszystkie panie przychodzą w sukienkach, więc taki wzorzysty garnitur sprawi, że będziemy gwiazdami wieczoru. Ja przyznam, że w zeszłym roku na ślub mojej przyjaciółki nie wiedziałam, co ubrać i zdecydowałam się na kombinezon i też przyznam, że wiele osób jakby zwracało na to uwagę, że jest coś innego. No może wyjście do toalety w kombinezonie jest skomplikowane, bo trzeba się rozbierać, ale poza tym jednym małym faktem to naprawdę do tańca i do jakichś takich weselnych zabaw było bardzo, bardzo wygodnie. Co tutaj jeszcze te lata 70. nam przynoszą? Zamsz, czyli może też mamy gdzieś jakieś zamszowe płaszczyki czy marynarki w szafie, które teraz warto wyciągnąć. Styl hippie, sukienki maxi. Czyli do samej ziemi, to są sukienki, którymi możemy przykryć nasze wszystkie jakieś tam mankamenty, sylwetki. Należy pamiętać, żeby podkreślić taką sukienką swój najwęższy punkt, czyli na przykład jeżeli mamy wąską talię, to wtedy, żeby sukienka była zebrana w talii, bądź miejsce pod biustem, no tutaj już dalej nam ona będzie gładko spływała i tym samym ukryje może jakieś inne szersze biodra, czy większy brzuch. Także pod taką sukienką można się fantastycznie zakamuflować. Kolejnym trendem jest styl militarny. Ja tam dzisiaj troszeczkę właśnie pod ten trend wybrałam kolor khaki. I właśnie w tym trendzie jak najbardziej kolory piaskowe, khaki, wszystko takie kojarzące się z mundurami. Właściwie ten styl militarny można powiedzieć, że co roku powraca, tylko w różnych odsłonach. I w tym roku akurat jest to takie połączenie troszeczkę eleganckie wydanie, troszeczkę błysku. Tutaj już w pośrodku widzimy, że ta spódniczka jest z satyny bodajże, czyli łączymy tutaj taki męski krój przypominający mundur z czymś takim dziewczęcym jak spódniczka, więc tak troszeczkę przełamujemy stereotypy. Kolejnym jest kratka gingham. To jest kratka, która przypomina ceratę. Więc właściwie kratka też to jest dość uniwersalny wzór, co sezon jest modna tylko w różnych odsłonach. I myślę, że ta odsłona jest szczególnie ciekawa, ponieważ moim zdaniem wygląda bardzo kobieco i występuje w bardzo wielu kolorach, więc każdy może tam coś dobrać dla siebie odpowiedniego.